Z przewodnikiem. To jest bardzo istotne. Ten kontakt jest bardzo ważny, ponieważ wtedy wiemy, że pies nas słucha. Jeśli nie ma tego kontaktu, ciężko nam powiedzieć, czy on nas nie słucha, czy po prostu nas nie słyszał. Jeśli jest kontakt wzrokowy, możemy powiedzieć, że pies wykonuje te komendy świadomie. Do pracy z psami wykorzystujemy dwa instynkty. Jest to instynkt łowiecki w postaci tej piłki i jednocześnie instynkt pokarmowy w postaci smakołyków. Dobrze byłoby, żeby ten balans pomiędzy instynktem łowieckim a pokarmowym był na tym samym poziomie. W tej chwili w grupie podhalańskiej jest najwięcej psów w Goprze. Jeśli się nie mylę, to w tej chwili nawet około 7, 8. Są to psy w różnym wieku. Od szczeniaków do psów, które już są w stanie pozasłużbowym, czyli na tak zwanej emeryturze. Nie ma czegoś takiego jak psia emerytura, jesteśmy ratownictwem ochotniczym, więc te pieski po prostu mają emeryturę u nas w domu. Są to nasze prywatne psy i są naszymi, można powiedzieć, domownikami. Psu się musi opłacać wykonywać te czynności. Piesek, który nie jest nagradzany, po jakimś czasie przestanie wykonywać te czynności. Stwierdzi, no rób sobie sam, ja za to, że za darmo nic nie będę robił. Warto takiego pieska właśnie nagradzać w odpowiednim momencie. W ciągu treningu takiego, to są właśnie smakołyki, a najczęściej na sam koniec jest to zabawa piłką. Proszę zobaczyć, instynkt łowiecki jest bardzo mocny u tego psa. Jest to retriever. Natomiast kolega macha piłkami, pies mimo to cały czas ma kontakt wzrokowy i nagroda. Teraz kolega wykonał odłożenie. Jest bardzo dużo bodźców rozpraszających w postaci ludzi, innych psów. Pomimo to pies cały czas się patrzy w kierunku przewodnika. Nie interesuje go to, co się dzieje dookoła. I teraz, jeśli ktoś miał labradora, to doskonale wie, że położenie przed nim jedzenia i odejście na 3 metry wiąże się z tym, że tego jedzenia już nie będzie. Tutaj pies ma na razie w wielkim poważaniu to jedzenie i te piłki do momentu, kiedy przewodnik mu na to pozwoli. Pies nie zmienia pozycji, niezależnie od tego, czy jest przed psem, czy z boku, czy za. Cały czas jest kontakt wzrokowy. I na komendę piesek zjadł. Tutaj można zaobserwować jednak ten mocniejszy instynkt pokarmowy u labradora, bo najpierw zjadł, a później zainteresował się piłką. Nie odwrotnie. W przypadku Ateny byłoby zupełnie odwrotnie. Atena na pewno wzięłaby wcześniej piłkę, a dopiero później jedzenie. Czyli zachowałaby ten schemat polowania, czyli na początku jest gonitwa za zwierzyną, później zagryzienie właśnie w postaci piłki i na końcu zjedzenie. To wykorzystujemy, jest to takie bezkrwawe polowanie. Psy są psami. Psy są zwierzętami łowczymi, więc wykorzystujemy to do zrobienia no każdemu, niezależnie od tego, czy jest to labrador, czy nie. Zwłaszcza z labradorem jest to bardzo trudne do uzyskania. Pies jest cały czas skupiony, nawet nie drgnął, karma nie spadła. Kolega wykona również przeszkody. Na końcu każdej drabiny, według naszego regulaminu, musimy tego psa znieść. To jest związane z regulaminem, musimy go przenieść, od razu ćwiczymy elementy przenoszenia psa, zachowania się na rękach i po położeniu piesek przyjmuje pozycję zasadniczą, czyli
komenda równaj na świat. Komenda równaj, proszę zwrócić uwagę, to był skrót. Gdyby była do mnie, pies by usiadł przed przewodnikiem, na komendę równaj jest od razu przy nodze. Ponownie tunel. I na końcu tunelu jest nagroda. Kolega wykona jeszcze, a właściwie jego pies wykona skok przez skrzynię, przez przeszkodę. Zwróćcie uwagę Państwo, jest to dość wysoka przeszkoda. Mamy tutaj do czynienia z 4-miesięcznym owczarkiem niemieckim. Też się różni troszeczkę od stereotypu owczarka niemieckiego. Zwróćcie uwagę, że ten pies tak naprawdę nie jest kątowany. To jest pies typowo pracujący z takiej linii pierwotnej. I wykorzystamy tutaj... Pies musi znaleźć rozwiązanie tego problemu. Coś musi wykonać, żeby ten sezam się otworzył i wyskoczyła nagroda. Najczęściej jest to właśnie oszczekiwanie, może być to również bringsel. Uczymy pieski w tej chwili, większość psów jest na tak zwane właśnie oszczekiwanie, czyli informacje poprzez oszczekiwanie osoby zaginionej. Tutaj tak naprawdę jeśli chodzi o watrę, watra to są jej początki. Zwróćcie uwagę również na to, że pies jest skupiony tylko i wyłącznie na przewodniku albo na pozorancie. W tym ćwiczeniu tak naprawdę najważniejszy jest pozorant. Pozorant to jest pępek świata i tutaj może się wszystko dziać. Jeśli jest fajna zabawa od pozoranta, to pies w ogóle nie będzie zwracał uwagi. Podobny będzie miał piesek problem. Piesek również zaczyna z tym wszystkim i postaramy się, żeby nam to... Tak naprawdę pies dopiero dzisiaj zaczął to robić, więc mam nadzieję, że wszystko się uda. Zwróćcie Państwo uwagę, piesek również. To nie jest tak, że pies ma szczekać tam, gdzie jest otwór. Pies ma sobie znaleźć miejsce, gdzie jest najlepszy zapach, najsilniejszy zapach. Pies nie szuka człowieka, pies szuka zapachu człowieka. Zresztą wiąże się to z tym, że tam będzie w końcu człowiek i on nagrodzi. Tak powinno właśnie to wyglądać. Piesek szczeka cyklicznie, bez przerwy i na końcu takiego oszczekiwania jest nagroda. Państwu przypominam, że tu musi być spadek za chwilę z powrotem, dlatego że może miała niewielka pola ERO. Będę wam prosił o wsparcie. Do pingu. Chcemy za was przecież. Iwan Teodorowski.
To jest jedna żeńska para, kochani. Finale. Minęły 3 minuty, teraz 30 sekund, jak jest po ALD. Uważajcie, cofnijcie się do tyłu. Wrzućcie przejście w stronę. Przesuwamy się jeszcze do tyłu. Jeszcze do tyłu. Go, 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 go! Nie zdążyłem powiedzieć! W sumie dobrze to wymierzyła. Uwaga, bo wraca. Zostało 23 sekundy. Uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 100! Brawo! Brawo! Dobre! To była opcja biegnę z maseczką, okej. To już widzicie, zaczyna być ustalenie strategii, nie? Kolejna para z Orcinia, jak to zrobić, żeby było lepiej? Tutaj moi drodzy, nie tylko czuję to, w jakim tempie są dziesięcia, na jaką głęboko są dziesięcia, ale często używamy lasy. Czy to moje dłonie wszystko to wszystko daje nam potencjalny wynik. Minuta minęła. Go, 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 go!
Minęły 2 minuty, jesteśmy po połowie. To jest każda sekunda na Vega złota, moi drodzy. Każda sekunda. To chyba ogromne brawa dla wszystkich naszych ratowników. To się nazywa dobry trening, nie? To się nazywa dobry trening, który skutkuje tym, że potem, kiedy trzeba, to my się czujemy bezpiecznie. I są i nagrody, dobra jest ekstra. To zapraszam do mnie miejsce trzecie. Wy mieliście miejsce trzecie. Fanfary. Miejsce trzecie w kategorii, a to tak powinniśmy tak ten zrobić jak na olimpiadzie, nie? Miejsce trzecie, szanowni państwo, w kategorii pro najlepszych ratowników na pikniku górskim, ratownika górskiego, otrzymują Łukasz i Łukasz! I brązowy medal, żeby nie było. Zostańcie z nami w miejscu, w którym stoicie, nawet idealne miejsce. Zapraszam do mnie miejsce drugie. Ale masz pieska fajnego. A nie, Grzesiek. Dobra, okej. Okay. Panie i panowie, ladies and gentlemen, miejsce drugie w kategorii pro na pikniku górskim ratownika górskiego otrzymują Anio i Grzesiek! Medal srebrny. Nie, właśnie dobrze, po drugiej stronie, tak jak na podium. I szanowni państwo, uwaga, przygotujcie rączki do klaszczenia, ponieważ mistrzami świata w naszej kategorii pro pikniku ratownika górskiego w Krynicy 2019 zostają Rojek i Piotr! Czyli złoty medal oraz zwycięzcy otrzymują dwa defibrylatory szkoleniowe, aby mogli na co dzień poszlić swoje umiejętności. Ustawcie się do foteczki, chodźcie bliżej, tak? Chwila do fotoreporterów. Chodźcie tak, zrobimy sobie fotki. Teraz wszyscy klikają, czy czymś tam. Błysk kleszy nas oślepia.
I jeszcze raz wielkie brawa, najlepsi z najlepszych w kategorii pro. Dziękuję wam bardzo, ja oddaję mikrofon naszemu prowadzącemu. Centralną o tym, że sytuacja jest jaka jest, że podczas przejścia po deptaku zauważyłem takiego człowieka, który leży przyciśnięty kawałem drzewa. To drzewo pewno spadło gdzieś tam z góry parkowej, a być może, że on wycinał to drzewo i gdzieś niósł tutaj i go to drzewo przygniotło. Tego na razie nie wiemy. Okej. Jeszcze chwilkę. Poczekamy punktualnie na godzinę 11, bo to jest taka dobra godzina. Proszę Państwa, jak się coś stanie w górach i jesteście Państwo świadkami jakiegoś zdarzenia, to pamiętajcie o tym, o dwóch numerach, dwa ważne numery. Pierwszy numer to jest 112, a drugi numer 601-103, to jest numer bezpośrednio do stacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. I tak to działa, że jeśli wybierzecie Państwo numer Pogotowia Ratunkowego, to automatycznie namierzany jest Państwa telefon i jesteście Państwo połączeni z najbliższą grupą Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tym wypadku, jeśli zdarza się to gdzieś w okolicach Krynicy, to jesteście Państwo łączeni ze stacją centralną Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krynicy. Ja teraz spróbuję wykonać telefon. Miejmy nadzieję, że coś będzie słychać. Dzień dobry, dzień dobry. Jestem tutaj na deptaku w Krynicy i jest jakiś poszkodowany, leży chyba drzewem przypalony. Czy mogę prosić o jakąś pomoc? Niech mi pan powie, w jakim stanie jest poszkodowany? No, poszkodowany się teraz nie rusza. Nie wiem, czy oddycha, ale boję się do niego troszeczkę podejść, bo jestem sam tutaj i nie wiem, co mam zrobić. Czy jakoś możecie Państwo pomóc? Dobrze, myślę, że pana ratowników tam na miejscu, za chwilę będę włączona. Dziękuję, dziękuję bardzo i ja tutaj będę koło tego pana poszkodowanego. Dobrze, to proszę zostać tam na miejscu przy poszkodowanym. Dziękuję, do widzenia. W tym momencie została powiadomiona stacja centralna. Ratownik dyżurny zadysponuje za chwileczkę zespół ratowników. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej do nas ratownicy dotrą. Poczekamy, zaraz będą jechać. Ok, ratownicy czy jadą już? I proszę Państwa, właśnie jedzie zespół ratowników, trzech ratowników górskich na kładzie z przyczepką podjeżdżają do poszkodowanego. Proszę zauważyć, jaka jest kolejność działań ratowników. W pierwszym momencie uwalniają poszkodowanego, patrzą się, w jaki sposób należy go uwolnić, odsuwają i sprawdzany jest stan poszkodowanego. Sprawdzany jest, czy jest z nim jakikolwiek kontakt. Pierwszy ratownik nawiązuje z nim kontakt, sprawdza, czy jest oddech. Ratownik zabezpiecza drogi oddechowe, odchylając delikatnie głowę do tyłu. Ratownicy stwierdzili, że niestety, ale poszkodowany nie oddycha, jego stan jest ciężki. Przystępują do masażu serca. Jednocześnie drugi ratownik sprawdza, czy nie ma poszkodowany jakichś innych urazów. Zobaczył ratownik, że jest jakiś uraz podudzia, zabezpiecza, tamuje krew za pomocą stazy. Jednocześnie ratownicy prowadzą cały czas akcję masażu serca, podłączyli AED, defibrylator, po to, aby wspomóc masaż serca. Cały czas prowadzona jest akcja, ratownicy teraz starają się cały czas przywrócić czynności życiowe. Jeden z ratowników opatruje kończyny i spina je jakby razem po to, aby podczas transportu nie doszło do jakichś następnych uszkodzeń. Zakładane jest, udrażniane jest
układ udrażniany jest układ oddechowy. To nam wolno robić, możemy udrażniać układ oddechowy. Proszę Państwa, jeśli jest jakiś taki poważny wypadek, ratownicy muszą cały czas masować i udrażniać drogi oddechowe, muszą cały czas czuwać nad tym, aby stan poszkodowanego mógł być poprawiany. Dlatego przy transporcie ratowników, przy transporcie poszkodowanego musi cały czas być zapewniony masaż serca. Dlatego ratownicy, aby ten masaż serca cały czas mógł być zapewniony, podłączają elektroniczny masażer serca, zaraz to zrobią, tak aby podczas transportu cały czas ten masaż serca mógł być wykonywany. Transport taki w warunkach górskich może być bardzo trudny. Ratownicy w międzyczasie dzwonią też na numer 112 po to, aby karetka pogotowia mogła w jakieś miejsce przyjechać tak, aby tego poszkodowanego jak najszybciej przetransportować do szpitala, gdzie będzie mógł być dalej badany i będzie mógł mieć prowadzoną dalszą akcję. Proszę zauważyć, że masaż serca jest cały czas prowadzony, jednocześnie podawany jest tlen po to, aby saturacja była odpowiednia. Jeden z ratowników wykonuje masaż serca, drugi ratownik podpina automatyczny masażer serca. Zobaczycie Państwo, dlaczego ten masażer jest podpinany. Jednocześnie zabezpieczana jest głowa, szyja po to, aby nie doszło podczas transportu do jakichś dalszych urazów. Tak jak mówiłem, ten transport w warunkach górskich czasem troszeczkę musi trwać. Taki poszkodowany musi być odpowiednio zabezpieczony po to, aby podczas transportu nie doszło do innych obrażeń. Proszę zobaczyć, jest już teraz podłączony automatyczny masażer serca, który pozwala ratownikom prowadzić inne czynności związane z zabezpieczeniem poszkodowanego i z przetransportowaniem go do miejsca, w którym będzie mogło odebrać go pogotowie ratunkowe. Za chwileczkę poszkodowany będzie przeniesiony na deskę. Taka akcja ratownicza musi być bardzo dobrze skoordynowana i bardzo ważne jest, aby, proszę zobaczyć, teraz ratownicy podłączają AED, czyli defibrylator, podczas podłączenia i podczas tego wstrząsu, który powoduje AED, nie wolno dotykać poszkodowanego, bo przede wszystkim ważne jest bezpieczeństwo samych ratowników. No, jeśli ratownicy by nie dbali o swoje bezpieczeństwo przy takich akcjach, mogłoby dojść do tego, że zamiast jednego poszkodowanego będziemy mieli dwóch albo trzech. Także najważniejsze jest to, aby ratownicy dbali też o swoje bezpieczeństwo i czasem, jak jest akcja ratunkowa, widzicie Państwo, że te czynności są prowadzone bardzo spokojnie, bardzo dokładnie. To również dlatego, aby ratownicy byli bezpieczni, mogli tą akcję ratunkową odpowiednio zakończyć. Za chwileczkę poszkodowany będzie przeniesiony na deskę. Widzicie Państwo, że cały czas automatyczny masażer serca pracuje. To, że czasem się nic nie dzieje, to nie znaczy, że nie widzicie Państwo, że pewne rzeczy się nie dzieją, że jest taki w miarę spokój, to nie znaczy, że ratownicy nic nie robią. Najważniejsze, aby odpowiednio zabezpieczyć ranę. Ten poszkodowany, jak zauważyłem, miał złamanie prawdopodobnie otwarte, dlatego należy odpowiednio zabezpieczyć mu ranę. Zaleca się, aby tak zaleca się i tak ratownicy to robią, aby ta kość była w odpowiedni sposób zabezpieczona, tak aby nie występowało dalsze jej przemieszczenie bądź uszkodzenie. W takich sytuacjach, proszę Państwa, ratownicy tutaj są dosyć ostrożni, ale w takich sytuacjach, kiedy są wypadki w górach czy podczas jazdy na nartach, my generalnie nie bawimy się w ochronę ubrań i takich różnych rzeczach, czyli po prostu przecinamy wszystko, co jest,
tak aby można było dostać się do jakiejś tam ramy złamania czy innego uszkodzenia ciała. Ratownicy teraz przetransportowali poszkodowanego na deskę. Jeszcze raz używają AED. Cały czas monitorują stan poszkodowanego. Proszę zobaczyć, czy poszkodowany zaczął oddychać samodzielnie. Nie wiemy. Zaczął delikatnie oddychać, więc, ale jeszcze trzeba go troszeczkę, nie zaczął, tak? Nie zaczął niestety. No widzicie Państwo, poważna sprawa, takiego poszkodowanego przywrócić z powrotem jego czynności życiowej nie jest łatwo, więc dalej masażer pracuje i ten masażer będzie pracował cały czas, również podczas transportu poszkodowanego. I proszę zauważyć, że ratownicy tak pracują, że nie robią koło siebie jakiegoś tam zbytniego bałaganu. Oni cały czas wiedzą, co mają zrobić. Pamiętają, aby wszystkie środki opatrunkowe zabrać ze sobą, aby nie pozostawiać niczego w terenie. Czyli jest po prostu porządek, bo może się tak zdarzyć, że w międzyczasie będzie jakaś inna akcja ratunkowa, do której być może, że ci ratownicy też będą zadysponowani, a muszą dokładnie wiedzieć, jakie środki gdzie mają. Teraz poszkodowany jest transportowany na wózek i proszę zobaczyć, jak to wygląda. Pełna koordynacja, każdy wie, co ma robić, w którym momencie. I szanowni Państwo, podczas transportu poszkodowanego jeden z ratowników cały czas musi pozostawać w kontakcie z poszkodowanym. On nie będzie szedł za tym wózkiem, bo nie ma czasu na to, aby ten wózek prowadzić. On będzie jechał na tym wózku, cały czas kontroluje stan poszkodowanego, pomaga mu oddychać. Pozostali ratownicy pakują cały sprzęt, wsiadają na kładę, proszę się odsunąć, bo kład będzie jechał. No to jest, proszę Państwa, na pewno 8 minut, tak? 8 minut trwała ta akcja i tyle mniej więcej trwała taka akcja w rzeczywistości, jeśli się dzieje coś groźnego. Wszystko ok. Myślę, że należą się duże brawa dla ratowników, bo to jest naprawdę... Ta akcja wyglądała praktycznie tak samo jak w górach. Bezpieczeństwo ratowników to jest najważniejsza rzecz, bo ci ratownicy, którzy będą nieśli za chwileczkę pomoc osobie poszkodowanej, no, muszą tą pomoc móc udzielić zgodnie ze wszystkimi standardami bezpieczeństwa. Ratownicy obecnie zapinają się w liny. Mamy tutaj dwie liny. Normalnie w takich warunkach górskich taką akcję przeprowadzamy przy zastosowaniu jednej liny. Tutaj w tym przypadku, aby to bezpieczeństwo było nie 100%, ale 200%, mamy dwie liny. I proszę Państwa, już widzicie Państwo, pierwszy ratownik wpiął się w linę, bezpiecznie stara się rozpocząć swój zjazd. Za chwileczkę drugi ratownik też wepnie się w linę. Ratownicy to są ratownicy drugiego stopnia. To są ratownicy, którzy są bardzo wyszkoleni, ale przede wszystkim tacy ratownicy muszą znać siebie nawzajem, tak aby mogli się rozumieć bez słów, aby mogli bezpiecznie przystąpić do transportu poszkodowanego. I ratownicy teraz powolutku zjeżdżają do miejsca, w którym znajduje się poszkodowany. Poszkodowany jest już
zaopatrzony i poszkodowany będzie transportowany na desce. Ta deska znajduje się poniżej. Teraz ratownicy spuszczają linę tak, aby można było tą osobę poszkodowaną przetransportować. Proszę zauważyć, jak ratownicy współpracują ze sobą. Za chwileczkę jeden z ratowników opuści się w kierunku poszkodowanego, tak aby można było wpiąć deskę. Ratownik, który jest na dole, którego teraz nie widzimy, przypina poszkodowanego. Każdy z tych ratowników, którzy obecnie są podczepieni do liny, ma swoje określone zadania. Jeden z ratowników jest regulatorem, drugi jest balansjerem. Proszę zobaczyć, teraz jeden ratownik zjeżdża w dół. Tym samym deska podciągana jest z poszkodowanym do góry. Poszkodowany ratownik, który jest na górze, za chwileczkę będzie przepinał się i będzie zabezpieczał deskę. I razem z deską będą zjeżdżać w miejsce, w którym można odebrać poszkodowanego. Zobaczymy za chwileczkę, gdzie ten poszkodowany zostanie przetransportowany. Myślę, że gdzieś w okolicy naszego klombu. Teraz prowadzone jest przepięcie. Bardzo prosimy tych wszystkich, którzy tam siedzą na górze, na barierce, aby zachowali ostrożność, o właśnie, aby nie trzeba było prowadzić dodatkowej akcji. I proszę zobaczyć, ratownik teraz jest opuszczany w bezpieczne miejsce. Oczywiście podczas takiego zjazdu ratownik cały czas kontroluje stan poszkodowanego, jest w nim bezpośrednim kontakcie. Być może, że trzeba mu tam udzielać jakiegoś wsparcia. Uwaga, uwaga, proszę Państwa, ratownik już jest coraz bliżej punktu odbioru poszkodowanego. Taka akcja oczywiście wymaga nie tylko dużej odwagi, ale i odpowiedniej sprawności. Nasi ratownicy cały czas ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności. Proszę Państwa, taki ratownik jest cały czas w bezpośredniej łączności radiowej z pozostałymi członkami ekipy ratowniczej. On prawdopodobnie wyląduje gdzieś tutaj na deptaku. Już się zbliża się poszkodowany, został przetransportowany. Można podejść bliżej, oczywiście zobaczyć. Chwileczkę, bardzo ciekawa historia. Ja zapraszam przedstawiciela firmy Kompas do siebie oraz przedstawiciela portalu Góry dla Ciebie, gdyż chciałbym Państwu coś zakomunikować, coś bardzo dla nas, ratowników, ważnego. Otóż okazuje się, że my ratownicy, jak dobrze wiecie, wyruszamy często na akcje ratunkowe, na akcje poszukiwawcze. No, to są już trudniejsze wyprawy, które angażują duże siły, środki,
No, bezcennym narzędziem dla nas jest mapa. Mapa nie tylko dla Państwa jako turystów, jak również dla nas stanowi bazę, źródło, pierwszą pomoc orientacji w terenie. Nie wszystko mamy w głowie przecież, nie wszystko pamiętamy, teren się zmienia. Mapa jest takim pierwszym ABC, którym powinniśmy mieć w plecaku i ważne jest, żebyśmy mieli tą mapę właściwą, żebyśmy wybrali mapę, która na pewno nas nie zwiedzie, nie sprowadzi z ścieżki, taką, którą można zwyczajnie polecić. Dzisiaj, właśnie przed chwileczką, dokonaliśmy pewnych uzgodnień i chyba mogę uchylić rąbka tajemnicy. Jestem z tego bardzo dumny, że Kompas będzie naszym partnerem, który będzie pomagał nam w pogotowiu górskim, byśmy mieli te mapy zawsze aktualne. Ciekawostką jest to, idąc z duchem czasu, że mapy można mieć również na smartfonach. Są takie mapy Kompasu, jak Państwo tutaj widzą, C-Map, które w niezwykle dokładny sposób odwzorowują w terenie to, gdzie jesteśmy i ten teren jest zawsze aktualny. W dniu dzisiejszym przedstawiciel przekaże nam ponad 600 kodów do tych map po to, by ratownicy przy sobie zawsze mieli aktualne, bieżące, dokładne, pewne mapy, na których możemy liczyć w naszych telefonach, w naszych odbiornikach dla Państwa bezpieczeństwa, dlatego byśmy się mogli czuć bezpiecznie w górach. No jest to dla nas ogromna, ogromna, ogromna pomoc, za którą jesteśmy niesamowicie wdzięczni. Jest to narzędzie, które nie da się w żaden sposób wycenić. To jest narzędzie, którego musimy się właściwie chyba już wszyscy nauczyć, przestroić w głowach swoich, że warto korzystać z map cyfrowych, map na komórkach, bo te mapy dają nam po prostu znajomość bieżącej pozycji. Pamiętajmy również, że te mapy papierowe nie możemy wsadzić do szuflady, o nich zapomnieć. To od nich powinno się zaczynać planowanie wycieczki i to ona zawsze powinna być w plecaku, gdyby nasza komórka zwyczajnie zawiodła. Zanim nastąpi oficjalne przekazanie, przekażę jeszcze tutaj naszemu, no można powiedzieć już obecnemu partnerowi mikrofon. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za tak wspaniałą rekomendację i miłe słowa pod adresem naszego wydawnictwa. Ja jestem tutaj osobą prezentującą, przedstawicielem wydawnictwa Kompas z Krakowa. Na rynku działamy już prawie 20 lat. W swojej ofercie mamy ponad 160 map całych polskich gór i pozostałych atrakcyjnych terenów z naszego kraju i gór słowackich i czeskich. Jest to wielki dla nas zaszczyt, że możemy tutaj nawiązać współpracę, że będziemy mogli pomagać i przyczynić się do jakby wspierania wspaniałej działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tak, tutaj właśnie mój szanowny przedmówca powiedział, idziemy z duchem czasów, wszystkie nasze mapy również są w wersji elektronicznej i właśnie taką wersję elektroniczną map z przyjemnością chciałbym tutaj na ręce pana prezesa przekazać. To jest specjalna aplikacja C-Map i do tej aplikacji, w tej aplikacji działają nasze mapy. No ale żeby tą mapę uruchomić, trzeba ją aktywować. Do aktywowania służą specjalne kody, no, które my wygenerowaliśmy i tutaj z przyjemnością na ręce pana prezesa chciałbym przekazać. Ogromnie dziękuję. Na pewno te kody do map, czyli właściwie mapy elektroniczne, trafią do naszych ratowników, do komórek naszych ratowników i będą niejednokrotnie używane w górach, o czym jestem przekonany, a jednocześnie będą służyć dla bezpieczeństwa. Chciałbym jeszcze dwa słowa powiedzieć i wykorzystać tą chwilę, gdyż mamy u siebie przedstawiciela portalu Góry dla Ciebie. Portalu, który z szczerym sercem możemy rekomendować, polecić i któremu możemy zaufać, dzięki któremu tak naprawdę bliskość tej współpracy jeszcze mocniej się zacieśniła, no i który wspiera nas, bardzo mocno wspiera nas w różnego rodzaju inicjatywach, przekazując kompetentne, rzeczowe, trafne i naprawdę dopracowane informacje.
Dzień dobry, nazywam się Jerzy Macioł. Bardzo nam jest miło i przede wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni, że zostaliśmy docenieni przez największych fachowców, jeżeli chodzi o góry, GOPR. To dla nas bardzo duża nobilitacja i tym bardziej jeszcze więcej będziemy uwagi poświęcać na promowaniu bezpieczeństwa, promowaniu po prostu dobrej, ale bezpiecznej zabawy w górach. Żeby się nie rozgadywać, po prostu zapraszam wszystkich na strony www.górydlaciebie.pl, gdzie znajdą Państwo na pewno dużo ciekawych propozycji, gotowych pomysłów i dopełnień do świetnych map, które wtedy będą mogły być w pełni wykorzystane jeszcze z dodatkowymi informacjami, które znajdziecie Państwo u nas. Bardzo Państwu dziękuję i przekazuję. Jak to mówią, dopełnieniem mapy jest zawsze przewodnik, a tym przewodnikiem właśnie uważam, że może być dla Państwa portal Góry dla Ciebie, powinien być ten portal, dlatego że naprawdę przykłada się do tego, co robi i gorąco zachęcamy. Jeszcze raz dziękuję ogromnie. Poprój dla Fundacji GOPR. I jak widzieli Państwo na tym Braidenie Pro, można było sprawdzić swoje umiejętności, on jest podpięty do aplikacji, można stestować, jak nam idzie uciskanie. To chcemy, żeby wszyscy goprowcy cały czas mieli możliwość trenowania, więc projekt AEDS z dużym, ogromnym sercem przekazuje Wam takiego właśnie Braidena Pro, abyście mieli na czym ćwiczyć. Chciałem bardzo podziękować. Kilka ciekawostek na temat tego, co tu właśnie otrzymaliśmy, co będziemy użytkować. Wcześniej podobny model już się u nas znajdował. Potrzeby okazały się większe. Treningi osób takich jak Państwo, odwiedzających nas na różnego rodzaju imprezach, wydarzeniach, warsztatach, wzrosły. Nasz Braiden, taki pierwszy właśnie kolega, został mocno już używany. Kiedyś robiliśmy taką statystykę, ile to było godzin. Szło to w tysiące. Ilość osób szła również w grube setki tego, która przećwiczyła. Ćwiczyli na nim również ratownicy GOPR-u, ratownicy medyczni, jak również wszyscy inni, którzy mieli ochotę. Na czym polega fenomen tego urządzenia? Otóż wygląda, jakby to był zwykły fantom, prawda? Natomiast można go podłączyć i widzieć na ekranie, w jaki sposób wykonywane jest właśnie RKO. Czyli czy my uciskamy na tyle dobrze i głęboko, że to jest prawidłowo, i czy na tyle szybko, czy może za wolno, czy to jest dobrze. Taka aplikacja tak naprawdę jest do ściągnięcia na telefony, ale w tym to namiocie, gdzie tutaj pisze ten najbliższy od nas namiot, proszę się odwrócić, projekt AED, namiot, w tym właśnie namiocie medycznym jest podłączony taki telewizor i widać, jak wyglądają wyniki, które zostały przesłane z tego właśnie urządzenia na monitor telewizora, by sobie porównać, czy ja to robię właściwie, a może powinienem coś poprawić, może ułożenie rąk i tak dalej, i tak dalej. Fenomenalne, niezawodne urządzenie. Jestem dumny, że możemy go używać. Przetestowane właściwie już przez nas i to już nie jeden, ani nie dwa lata, tylko już dłużej go testujemy. Także wiemy, że przyjmujemy w ręce i ogromnie dziękuję za to właśnie projekt AED i całemu zespołowi, który... Brawa dla nich, dokładnie tak, dziękuję. Który, i tutaj dwa słowa o nich, który jest zespołem niezwykłym. Ci oto panowie tu i tam taka pani jeszcze, tam są osoby, które są w koszulkach właśnie projektu. To są ludzie z pasją, którzy inwestują swój czas i robią naprawdę niezwykłe rzeczy, żeby przyzwyczaić ludzi do pomagania, żeby oswoić z tym, że to jest proste, łatwe i co najważniejsze, żeby pokazać, jakie narzędzia do tego służą. Takie właśnie, czy jak ten fantom, czy jak tutaj taka skrzyneczka, którą widzimy, odłożę fantoma. Taka skrzyneczka, która zawsze ze sobą niesie pomoc, czyli defibrylator, tak? Który warto przećwiczyć, bo mamy tutaj ze sobą na tamtym stanowisku defibrylatory szkoleniowe również, które tutaj nasi przyjaciele z projektu AED ze sobą zabrali. Polecam uczyć się, nigdy nie wiadomo, kiedy nam się ta umiejętność przyda.
Jeszcze raz ogromnie dziękuję, ogromne brawa dla nich, dlatego że pomagają nam ratownikom i są z nami. Już środkę, która pozwoli nam wylosować nagrody i właśnie za chwilkę odbędzie się rozlosowanie nagród dla wszystkich uczestników naszej przygody z ratownikami GOP. Bardzo poproszę o nagrodę numer 1. Tak jest, nagroda numer 1. Siekiera rozłupująca, bardzo proszę o wylosowanie osoby, która otrzymuje taką nagrodę. Adam Malinowski, zapraszam na scenę. Adam się na pewno ucieszy z tej siekiery, a myślę, że rodzice też sobie wykorzystają ją do czegoś. Bardzo proszę, dla ciebie. I losujemy już nagrodę numer 2. Proszę bardzo, losuj. Nagroda numer 2, siekiera, ale troszkę mniejsza. Być może, że dla dziewczynki. Taka podręczna siekierka. Stanisław Paczula, Pażucha. Pażonka, zapraszamy bardzo i pokazuję tą wspaniałą siekierkę. To jest taka podręczna, mała siekierka, można ją sobie schować do kieszeni. O, taka siekierka wspaniała. Przyda się każdemu do samochodu. Tak jest. Już losujemy, proszę bardzo. Losujemy kolejną nagrodę. Kolejna nagroda, nagroda numer 3. Wydaje mi się, że to są słuchawki. Okej. Kogo wylosowaliśmy? Bartek Chodana. Tak? Bartek jest, idzie Bartek, super. Zapraszamy Bartka. Bartek, uważaj na schody, bo na schodkach jest ślisko. Dla ciebie nagroda, proszę bardzo, podejdź tutaj do pani. I losujemy kolejną nagrodę, troszkę zamieszajmy, tak żeby było sprawiedliwie. O, dobra. Losujemy nagrodę. Nagroda kolejna. Koszulka termoaktywna, męska. I kogo mamy? Marzena Biaduń. Jest Marzena? O, zapraszamy bardzo serdecznie Marzenę do nas. Koszulka taka bardzo ładna, odblaskowa. I losujemy kolejną nagrodę. Raczki turystyczne. To są takie mniejsze troszkę raki, które służą do bezpiecznego chodzenia po górach, na śniegu. Adrian Niemiec. Adrian Niemiec? Czy jest Adrian Niemiec? Jest, idzie Adrian, super. Adrian, dla ciebie nagroda, proszę bardzo, podejdź tutaj do pani. I kolejna nagroda, to są chyba okulary. I kogo mamy? Marek Dulzba. Marek jest? Czy jest Marek Dulzba? Ostatni raz. Czy jest Marek Dulzba? Nie ma na razie, to odkładamy i losujemy kolejną nagrodę. Kolejne okulary. Kogo my tu mamy? Anna Chodana. Anna Chodana. Idzie. Dobrze, super. Zapraszamy do nas. Udział.
I kolejna nagroda, kolejne okulary. Joanna Tabaszewska. Czy jest Joanna? Jest Joanna. Proszę bardzo. I losujemy kolejną nagrodę, tym razem termos. Patrycja Piechowicz. Jest Patrycja? Jak jest Patrycja, to wysoko podnosi rękę do góry. Gratuluję. I kolejna nagroda, kolejny termos. O, to jest zupełny przypadek. Wiki Piechowicz. Wiki Piechowicz, jest Wiki? Jest Wiki. Proszę bardzo, Wiki. I losujemy kolejną nagrodę. Kolejną nagrodą jest kask na rower. I kask na rower wylosowała Urszula Frączyk. Jest Ula z nami? Jest. Nie wiem, nie. I losujemy kolejną nagrodę. I kolejna nagroda. Ewa Chryciuk. Ewa Chryciuk, zapraszamy. To jest taka mata do leżenia, samorozwijalna. Gratulujemy. Proszę bardzo. Kolejna nagroda. Mirka Klimek. Jest Mirka Klimek? Czy jest Mirka? Marika, przepraszam, Marika. Jest Marika. Marika dla ciebie. O, i karteczkę trzymaj. I podejdź tutaj do pani jeszcze. Kolejna nagroda. Kiki trekkingowe, które pomagają poruszać się po górach. Kolejna nagroda dla Kuby Krupa. Jest Kuba? Super. Zapraszamy. Gratuluję, Kuba. Kolejne kijki trekkingowe. Kogo wylosowała nasza sierotka? Ernest Syrkiewicz. Jest Ernest? Jest. Na pewno mu się kiki przydadzą. O takich kikach marzył już od 20 lat. I w końcu się udało. Uważaj. Proszę bardzo, dla ciebie. Gratulujemy. Okej, okay, kolejne kijki trekkingowe. Dla kogo mamy? Tomasz Kupala. Tomek jest? Jest. Razem z tatą. Super. Kolejna nagroda. Ręcznik szybko schnący. Przyda się dzisiaj. Ola Szarek z Mają. Ola Szarek. Czy jest Ola Szarek? Jest, idzie. Super. Nie z Mają, tylko z mamą chyba. Z Mają. Proszę bardzo, gratuluję. I kolejna nagroda. Wspaniała książka o sportowcach. Kacper Długosz. Kacper Długosz, jest Kacper? Czy to Kacper biegnie do nas? Tak, Kacper biegnie.
Kasperku, gratuluję. Dla ciebie książka. I losujemy kolejną nagrodę. Kolejna nagroda, kolejna książka. Julia Niemiec. Jest Julia? Jest Julia. Super. Proszę bardzo, dla ciebie gratuluję, podejdź tutaj do pani i losujemy kolejną nagrodę, jest kolejna książka o sportowcach, kogo mamy? Maja Szczepańska. O proszę, udało się wylosować. Maja, dla ciebie jest książka, to sobie odłóż, bo musisz mi tutaj pomagać, dobrze? Nagroda. I kolejna nagroda. Ignacy Dudkiewicz. Jest Ignacy? Ignacy, zapraszam cię. Taka bandanka. Dwadzieścia dwa. Kolejna nagroda. Kolejne raczki. Raczki wylosował Bartłomiej Droszcz. Jest Bartek? Ty jesteś? No widzisz. No to dla ciebie. Okej, i losujemy kolejną nagrodę. I kolejna nagroda, zaraz wam powiem, co to jest. Nie, to już nie jest mini siekierka. To jest taki zestaw takich wkrętaków od Mercedesa. Tosia Misiewicz. Jest Tosia? Jest Tosia? Jest. No Tosi to się takie wkrętaki przydadzą na pewno. Widzę, mama szczęśliwa i Tosia też. Ale to są takie wkrętaki, które można mieć w torebce na przykład. Proszę bardzo. Gratulujemy. Kolejna nagroda. Kolejna nagroda, taki zestaw. Widelec, łyżka i nóż. Bartłomiej Droszcz. Jest Bartek? Znowu? Mamy jeszcze? Kolejna nagroda. Kolejna nagroda, zestaw widelec, łyżka i nóż. Milan Jawor. Jest Milan? Proszę bardzo, i losujemy kolejną nagrodę. Kolejna nagroda, kolejne raczki. Oskar Kubala. Jest Oskar? Jest, super. Cała rodzina chyba uczestniczyła w tych. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I kolejna nagroda, mamy kupony do vouchery do Groty Solnej. Kuba przybył. Czy jest Kuba? Jak jest Kuba, to podnosi rękę wysoko albo biegnie. Super.